Dziś to jest poniedziałek. Ruch na Nowym Rondzie stał się faktem. Jedziemy po świeżo położonym asfalcie, ale połowicznie. W kółko póki co jeszcze nikt się nie pokręci. Optymistyczna wersja scenariusza zakłada, że prace na rondzie Mickiewicza-Olsztyńska potrwają do końca kwietnia. Przeciągająca się budowa skrzyżowania okrężnego wzbudza emocje u mieszkańców Ostródy i okolic. Ja jestem z zewnątrz, spoza Ostródy, no. Stosuję się do znaków, no nie ma innego wyjścia, ale to rzeczywiście trwa strasznie, chyba zdecydowanie przydługo i no nie wiem jak to. Wcześniej było rondo takie pozorne, a teraz może być prawdziwe, ale jak długo można zbudować? Myślę, że jest to narzekać, bo jednak ten ruch jest trochę spowolniony. No i każdy będzie myślał, że to szybciej będzie skończone, nie? Na tą chwilę to jest tak no, trochę złożone w czasie. A wiadomo, kiedy się skończą prace? Wiadomo coś panu? Coś w internecie było napisane, że do końca kwietnia, ale czy to się nie przedłuży, to nie wiadomo. Jest utrudnienie, na pewno. Długo się czeka? Długo. Dosyć długo. Uporczywe? Znaczy ja tu jestem przyjazdem, więc aż tak bardzo mi nie przeszkadza, więc zaraz pewnie pojadę już. Jak wrócę następnym razem, to już będzie gotowe. Doczekaliśmy się kładzenia nawierzchni, to już dobry znak. A na razie, w oczekiwaniu na finał prac drogowych, nie pozostaje nic innego jak cierpliwe czekanie na zielone światło.